Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne raki. Zapraszam Państwa na czytanie miłosne na miesiąc sierpień bieżącego roku. Z jakich talii będę korzystać? Już pokazuję opakowania. Więc tak, talia główna. To jest ten tarot. Tak wygląda opakowanie. Jeżeli komuś przypadła do gustu, spodobał się, można sobie zamówić na różnych portalach, sklepach internetowych. Dopowiadać sobie będziemy Rider White'em. Mniejsza wersja, ale bardzo dobra, ponieważ nie zakrywa mi wtedy tych głównych kart. Wszystko ładnie widać. No i aniołki, karty anielskie, wsparcie w miłości. Tak wygląda opakowanie. Ciężka taka gruba okładka. Bardzo ładne ilustracje. O, dobrze. To już mamy. Teraz tak, następna sprawa, kochani. Zachęcam, żebyście sobie obejrzeli filmik, który jest już na moim kanale. 10 tysięcy subskrypcji, ponieważ można wygrać darmowe czytanie, więc zachęcam bardzo. Nie będę zdradzać szczegółów, bo zabiera się wtedy czas tutaj. Zachęcam, obejrzyjcie filmik, wszystko będziecie wiedzieli, warto. Teraz tak, kolejna sprawa. Jak już wiecie, ale niektórzy są nowi na kanale, nie wiedzą. Pierwsza część filmu jest dla osób w związkach partnerskich, małżeńskich, przyjacielskich, trójkącikach, romansach, tak? Druga część filmu dla osób samotnych, więc musicie sobie tam zadecydować, która część Was interesuje. I cóż, karty rozkładam z energią dla Was po lewej stronie, patrząc na ekran. Po prawej stronie energia partnera, ale ponieważ jest to czytanie ogólne, energie mogą się mieszać, dlatego jeżeli ta strona bardziej rezonuje z Waszą osobą, to po prostu sobie to odwróćcie na zasadzie odbicia. No dobra, to chyba tyle. Karty, jak wiecie, są potasowane. Teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co tam u naszych raczków. Czy ten partner trochę Wam zalazł za skórę, czy nie, czy wręcz przeciwnie, był miły, wylewny uczuciowo. Już patrzymy. Będzie, tak? Bo sierpnie się dopiero zaczął. Co myślicie na temat swojego partnera? Paździerz. No właśnie. Co Wasz partner myśli o Was? Siedem denarów. Co czujecie do swojego partnera? Słoneczko. Pięknie. Jest miłość, jest radość, jest szczęście. Jest energia. A co partner czuje do Was? Dziewięć kielichów. No super. Bardzo ładnie. Co wnosicie do tej relacji, kochane raczki? Dziesięć buław. No jest Wam z czymś ciężko, tak? Zaraz dopowiemy z czym. Czy po prostu za dużo pracujecie i nie macie czasu na poświęcanie się partnerowi, tak? Żeby wspólnie razem gdzieś tam uprzyjemniać sobie chwilę. Co wnosi do relacji Wasz partner? Sześć mieczy. Sześć mieczy. Planowanie jakiejś podróży albo nowego kierunku Waszego życia. No po tych kartach tutaj nie widzę, żeby on się chciał ewakuować ze związku. Raczej widzę, że tęskni za Wami, nie może się doczekać, kiedy do Was wróci, do Was przyjedzie albo Wy przyjedziecie do niego, tak? Może tutaj chodzi też o przeprowadzkę, więc no jest taka tęsknota tutaj, tak? Z jego strony. Jak traktujecie swojego partnera? Pięć denarów. No, troszeczkę karta taka, no, niefajna. On się czuje samotny, on się czuje taki, być może niepotrzebny, jakiś dyskomfort odczuwa, brak.
Może dlatego, że wy gdzieś właśnie na tym wyjeździe jesteście i dlatego jest taka trudna sytuacja, tak? Jak traktuje was wasz partner? As mieczy. No, as mieczy to jest albo chęć odcięcia się, albo chęć powyjaśniania spraw, szczerej rozmowy, tak? Usłyszenia prawdy, oczyszczenia. Zakończenia czegoś, być może przez bolesne odcięcie. Ale to nie musi oznaczać, że to wy macie się rozstać. To być może chodzi o odcięcie właśnie od tych spraw zawodowych, które stoją gdzieś pomiędzy wami. Zaraz zobaczymy, co was łączy. Dwa miecze. Czyli właśnie jest jakaś blokada pomiędzy wami. Musicie podjąć jakąś decyzję. A co was dzieli? Koło fortuny, no właśnie. Taki zmienny czas, być może właśnie ruch, czyli jakaś podróż, wyjazd. No koło fortuny to jest taki kolej różnych wydarzeń, tak? No, nieprzewidywalność, zmiana losu, podróże właśnie. No bardziej mi to na podróże wygląda, że to was dzieli. Bo tutaj mamy tą podróż, tu mamy tą podróż. Wy się czujecie samotni, tak? Być może partner czuje się samotny, bo tęskni tutaj za wami, czeka, co dalej z tym będzie. Pierwszy tydzień sierpnia. Rycerz kielichów. Bardzo ładnie. Ponieważ będą jakieś deklaracje, wyznania, uczuć. Miłe chwile spędzone razem ze sobą. Nie chcę wyzumować, no. Nie lubi ładnych kart. No widzicie, jakie to jest złośliwość przedmiotów martwych? Ja nie wiem już naprawdę, czy to od światła zależy. O, dobra. Mamy to, może od światła. O, mamy pięknego rycerza na białym koniku. Okej. Połowa miesiąca. Cztery buławy, super. Stabilizacja, radość, szczęście, szczęśliwy dom rodzinny. O, tak, pełnia szczęścia rodzinnego. I koniec miesiąca. Rycerz miecz. Karta zodiakalnego wodnika, ale to też znowu podróże, niespodziewane wizyty, sprawy urzędowe, jakieś takie dobre wiadomości, jakieś tutaj takie informacje mogą być. Ojej, no zobaczcie, ja już nie wiem, jak trzymać te karty. Czemu ona się nie chce wyzumować? Wiem, że was to na pewno wkurza, ale mnie też ta kamera już naprawdę tak... O! Denerwuje. Teraz znowu uciekło, dobrze. Jest rycerz, ok. No rycerz mieczy, taka gwałtowność, szybkość. Może też dochodzić do sprzeczek, jakichś awantur, tak? Ale raczej tutaj chodzi znowu o podróże, tak? Czyli ktoś jakby wpadł na moment, ten wasz partner, albo wy. Nie, fajnie było, super, ale no musi odjechać, tak? I zaraz musi wracać gdzieś, więc tak tutaj to widzę. Zobaczymy, co karty podopowiadają. W tle czytania mamy szóstkę kielichów, czyli tęsknota. Zobaczcie, tęsknota za tym ukochanym. Wspominamy go cały czas, tak? Mamy go w głowie. Więc to jest no, tęsknota i takie wyobrażanie sobie partnera w myślach. A
teraz zobaczymy, podopowiadamy kartę. Paść do nas. Osiem mieczy. No właśnie, jesteście w kropce, nie wiecie, co macie zrobić. Co o tej całej sytuacji myśleć? No taka troszeczkę skomplikowana ta sytuacja, która Was blokuje, unieruchamia. Z tym paziem tutaj denarów wydaje mi się, że Wasz partner gdzieś musi często wyjeżdżać na jakieś szkolenia, być może za nową dodatkową pracą, być może musi się jeszcze uczyć, zdobywać wiedzę, poszerzać swoje umiejętności, wykształcenie. I to Was blokuje, to powoduje, że jesteście w takiej pułapce, że daliście się tutaj złapać no, w taki sposób myślenia, że kurczę, no nie wiem, co mam z tym zrobić, no nic z tym nie zrobię, tak? No muszę siedzieć i czekać, no on musi pozałatwiać te sprawy, on musi kontynuować tą naukę czy pracę, tak? I mimo, żebyście chciały coś zmienić, to tak naprawdę no nie widzicie żadnego ruchu, taki mat na razie, może nie mat, nie szach, mat, tylko szach, o, szach, tak, że na razie no wydaje Wam się, ale to tylko są Wasze wyobrażenia, to jest stawianie ograniczeń sobie na własne życzenie, na pewno można dojść do kompromisu, na pewno można powiedzieć, że to Wam nie odpowiada i wtedy po prostu znaleźć lekarstwo na całą tą sytuację, nie wolno stać w miejscu, użalać się nad sobą, mieć myśli takie, jakie mamy, ale nie dzielić się z tym partnerem, tak? No bo jeżeli Wy się nie odzywacie, nie poruszacie tego tematu, to on może uważać, że jest wszystko okej, tak? No, Wy nie macie żadnych uwag, no to jest wszystko dobrze, pasuje Wam taka sytuacja. A jeżeli Wam nie pasuje, no to trzeba dać krok do przodu, tak? Bo zobaczcie, te miecze stają dookoła. Uruchomić swoje zmysły i dać krok do przodu. Nie stawiać sobie ograniczeń, nie stawiać na siebie samego pułapek, tak? Mentalnych. Dobrze. Co w sercu? W sercu mamy słońce, czyli na pewno kochacie bardzo partnera. Bardzo, bardzo jesteście z nim szczęśliwi. No właśnie, jest postęp w tym, tak? Wy pragniecie kontaktu, no, żeby się odezwał, żeby napisał, żeby zadzwonił, żeby była... cały czas, żeby był kontakt, tak? Taki postęp w tym. No 8 buław to jest aktywność, to jest satysfakcja z tego, co czujemy, tak? Ale cały czas chcemy być w kontakcie z tym partnerem, cały czas chcemy rozwijać tą naszą miłość. No i co z tą 10 buław? No właśnie. Mamy tutaj piątkę denarów, dlatego Wam jest ciężko znosić to wszystko, bo czujecie się samotni, czujecie się biedni, czujecie się samotni, czujecie się niekomfortowo w tej sytuacji, w której się znajdujecie, tak? No ale musicie to dźwigać, musicie dźwigać ten ciężar na swoich plecach. Być może chodzi tutaj o też o brak zasobów finansowych, tak? Że jest Wam ciężko i być może partner tutaj, albo Wy wyjeżdżacie gdzieś do pracy, bo to niekoniecznie partner, to może być tak, że Wy wyjeżdżacie i tęsknicie, tak? Bo nie wiecie, co macie zrobić ze swoją sytuacją finansową, bo być może jest nowa praca, albo nauka, albo poszerzanie jakichś horyzontów zawodowych i trzeba tutaj, no, znieść to jakoś, tak? Żeby wyjść z tego ubóstwa, żeby wyjść z tej samotności, z takiego dyskomfortu. Ale raczej wydaje mi się, że tu po prostu ciężko znosicie samotność. Tak bym to powiedziała. Być może choroba jakaś nawet jest. Dobrze, zobaczmy teraz 7 denarów. 7 denarów ogólnie karta oczekiwania na odpowiedni moment, przekładania terminu, wyjazdu, podróży. Ale cierpliwości, no właśnie, chodzi o powrót, chodzi tutaj o powrót, czyli ktoś gdzieś wyjechał, no i nie wiemy, kiedy wróci, tak? Więc tutaj właśnie takie oczekiwanie za tą osobą, która wyjechała i wraca, tak? Więc cierpliwie czekamy. Pielęgnujemy uczucie, ale czekamy, no wytrwale czekamy, aż ktoś wróci. I teraz tak, w sercu jest 9 kielichów. 9 kielichów to jest szczęście, to jest radość, to jest taka stabilizacja emocjonalna, że dobrze się czuję,
partner w Waszym towarzystwie, że jest szczęśliwy, jest zadowolony, jest mu tak wygodnie. No właśnie, i trójeczka kielichów, tak? Czyli no tutaj jest, dobrze się z Wami bawi, no jest jak najbardziej bardzo za Wami tutaj, tak? Czyli też śmiem powiedzieć, że jest uczucie. Nie wiem, czy tu jest ktoś trzeci, no to jest czasami karta trójkąta, tak? Ale raczej nie, raczej tutaj nie, raczej wygląda mi to na to, że gdzieś którejś z Was musi wyjeżdżać i wtedy po prostu czujecie się samotni, czujecie się źle i po prostu jest ta tęsknota, tak? A jak się spotkacie, no to jest super, tak? To jest okazywanie sobie uczuć, jest super, świetna rodzinka, szczęśliwa, tylko znowu później wyjazdy, tak? No to, to Was właśnie tutaj dzieli. Mimo, że nie ma Rydwanu, który mówi o związku na odległość, ale jakoś takie mam przeczucie, więc dlatego mówię, jest tutaj szóstka mileczy. Być może o przeprowadzkę też chodzi, no właśnie, o co chodzi z tą szóstką mieczy? No ale on wnosi to do związku, czyli to są częste podróże, tak? No, ale mimo wszystko kocha Was i to jest dojrzałe uczucie, stałe. On jest tutaj dobry, konkretny, król kielichów, więc mężczyzna romantyczny, mężczyzna dbający, tak, o rodzinę, więc na pewno wnosi uczucie, tylko często wyjeżdża, często wyjeżdża. Dobrze, dlaczego pojawiła się piątka denarów? No właśnie, bo jest królowa kielichów, bo Wy też kochacie i też tęsknicie i też chcielibyście mieć partnera przy sobie, a jego nie ma. Macie tutaj parę królewską. I to jest Wasz trygon wodny, tak? Rak, skorpion bądź rybki. Dwójeczka mieczy. Cesarzowa. No właśnie. To, co Was łączy. Na pewno obfitość, na pewno wygodne życie być może, chociaż niekoniecznie. Na pewno jest troska wzajemna, opiekuńczość, miłość, wsparcie. Karta cesarzowej to jest karta, no, takiej czasami nadopiekuńczości. Przy tej dwójce mieczy, ale to jest akurat w pozytywie karta, więc tutaj bym się nie doszukiwała jakichś konfliktów na poziomie mentalnym, niedogadania się, nieporozumienia. Może tutaj jest blokada na zrealizowanie się w macierzyństwie. Być może, że to Was łączy, że nie macie dzieci. Też może być taka historia. Dwójka mieczy, karta niezdecydowania, ale też ochrona czegoś cennego, tak? Ochrona siebie, ochrona właśnie. Czyli tak jakbym powiedziała, że jest ta troska, jest ta nadopiekuńczość, jest ta, to wsparcie wzajemne. Tak bym tutaj widziała, że możecie polegać na sobie. Przepraszam, kochani. As mieczy. No i jest rycerz mieczy. Tak, czyli szybko trzeba powyjaśniać jakieś sprawy. Jakieś sprawy, być może urzędowe, być może chodzi tutaj o rozmowę, o wyjaśnienie jakichś spraw. I partner Wasz do tego dąży, żeby coś powyjaśniać. Coś powyjaśniać, odciąć się od jakichś spraw, bo, no bo tak dalej już według niego być nie może. Tu mamy koło fortuny i piąteczkę mieczy. No właśnie. Piątka mieczy. Coś za wszelką cenę. No właśnie, za wszelką cenę. Może to być też zdrada w podróży, chociaż no, dlatego być może partner by chciał się tutaj odciąć, ale raczej, no ja wiem. Nie, raczej to nie wygląda na to. Raczej chodzi tutaj, że za wszelką cenę po prostu, no,
na tak zwanych potrupach do celu tutaj są te wyjazdy, tak? Że te wyjazdy są na pierwszym miejscu niż wy. I to właśnie jest tutaj tą kością niezgody pomiędzy wami. Jakieś tutaj podróże, być może praca, być może często jakieś delegacje, jakieś zjazdy integracyjne, jakieś firmowe spotkania. Dobrze, i mamy tego rycerza kielichów, który mówi, że pierwszy tydzień będzie świetny tutaj. Bardzo romantyczny, bardzo taki, no właśnie, i miło spędzicie go w swoim domku. Jest szczęśliwa rodzina, no, widocznie będzie ten powrót w sierpniu, że spotkacie się i no, wszystko wróci do normy, tak? Szczęśliwe chwile w domu rodzinnym, tak? I później mamy czwóreczkę buław, czyli kontynuacja, być może jakieś uroczystości rodzinne, miło spędzone chwile, ale już w samotności, tak? Albo przemyślane są jakieś sprawy, bo karta pustelnika to jest karta zodiakalnej panny, po pierwsze. To jest karta też ostrożności i takiego zastanowienia się nad sobą, tak? Może to być też karta wycofania i takiej społeczności, czyli nie chodzimy gdzieś po znajomych, tylko siedzimy sobie po prostu w domu i chcemy się nacieszyć swoją osobą, tak? To może być też taka informacja. No i ten rycerz mieczy, piątka buław. No to znowu będą tutaj jakieś sprzeczki, jakieś awantury, mogą jakieś konflikty być na koniec sierpnia. W związku być może z tym wyjazdem, zaraz dopytamy jeszcze. Tak, bo za wszelką cenę będziecie chcieli partnera zatrzymać przy sobie, tak? No a partner za wszelką cenę będzie chciał no, zawalczyć o pieniądze, czyli utrzymać pozycję być może w pracy. Tak tutaj to widzę, jeżeli nie ma żadnych wyjazdów, żadnych podróży, może być taka historia, że że partner myśli być może, że chcecie odejść i trzeba przeczekać tą sytuację i na chwilę będzie chciał być może gdzieś się oddalić albo planować, że tak powiem, zaplanować wasze życie wspólne w zupełnie nowym, lepszym kierunku, tak? Żeby to wszystko w innym kierunku się toczyło. Ale raczej nie, raczej wygląda mi tutaj na podróże. Częste podróże partnera, no nie wiem, być może nawet do jednej osoby trafiłam dzisiaj, ale tak mi tutaj to się tak mi to wygląda, że są częste kłótnie i walka o to, żeby partner został już w domu, żeby często tak nie wyjeżdżał, nie zostawiał was samych, bo się czujecie wtedy samotnie, czujecie się niekomfortowo, tak? No, czujecie się po prostu źle. No i nie wiecie, co macie z tym zrobić. Tak tutaj to widzę. A z partnerem trzeba po prostu powyjaśniać tutaj tę sytuację. I żeby za wszelką cenę on tutaj nie okłamywał, nie oszukiwał w związku z tymi podróżami, powyjaśniać to wszystko, bo tak to w pierwszy, tu będzie super. Tylko właśnie już na koniec widocznie, jak będzie czas powrotu, to będą znowu tutaj awantury o zatrzymanie go przy sobie, tak? A on znowu już będzie chciał do pracy wrócić, tak? No i tu ciągła tęsknota właśnie. I poświęcanie się takie. Dobrze, już nic nie będę tutaj wymyślać. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Myślę, że jeżeli nie rezonuje, to trudno, tak? No ale ja tak to czuję, tak mówię. Zobaczmy jeszcze kartę radę dla was. Bo wy się kochacie. No zobaczcie, jakie macie karty na pozycji serca, tak? Tutaj tylko problemem jest praca i częste wyjazdy, jakieś podróże, jakieś konflikty związane z częstymi podróżami. I ten rycerz mieczy to mi mówi o tym, że ten partner jest gościem w domu, on tylko wpada i wypada i znowu go nie ma. I wy nie możecie się nacieszyć nim po prostu. No tak tutaj to widzę. Jest tęsknota i nie wiecie, jak rozwiązać tą sytuację tej pracy jego, żeby on tak często nie wychodził. I tyle, bo ciągle chcecie kontaktu, w kontakcie z nim być, żeby te, no, żeby, nie wiem, nie podejrzewać być może go o zdradę, tak? Bo to też może być taka sytuacja, jak go ciągle nie ma, też możecie go podejrzewać o zdradę.
I ciągle awantury o to są właśnie, że on zamiast zostać w domu i pilnować tutaj żony i dzieci być może, no niekoniecznie, no ale żeby został za wszelką cenę, on nie chce. Bo uczucia są, są uczucia. Tylko coś tu przeszkadza, coś tu przeszkadza. Ciągle jest wieczna, wieczna tęsknota. Dobrze, nie przedłużając, karta rada dla Raczka. Siedem buław. Walcz o swoje, broń swojej osoby, broń swoich racji, broń swoich idei, pomysłów, broń swojego zdania. Nie ustępuj, bo jesteś na wygranej pozycji, to ty masz rację, kochany Raku, więc broń siebie, broń swojego zdania. Zobaczmy jeszcze karty anielskie. Chemia. Tak wygląda. Piękna karta. Istnieje tu silne magnetyczne przyciąganie. No właśnie, któreś z Was nie może bez drugiego wytrzymać. I tak jak mówię na koniec, no chcielibyście zatrzymać tego partnera tylko przy sobie, w domu. Trzymać go i nie puścić, tak? A on, no niestety, no musi często wyjeżdżać. Piękna karta, prawda? Ta talia jest rewelacyjna. Uwielbiam, uwielbiam po prostu. No właśnie, właśnie, wy tak się przyciągacie, tak chcecie być ze sobą, no ale jakieś wyjazdy, podróże związane z pracą, z firmą, nie wiem, z nauką być może i tak tutaj to wygląda. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, więc nie dla wszystkich, nie każdemu się sprawdzi, więc bądźcie wyrozumiali. Zajrzyjcie sobie jeszcze do filmu ze znakiem ascendentalnym księżycowym bądź Wenus, być może tam jakieś pucle się poukłada i wyjdzie jedność, układanka. Co jeszcze? Zajrzyjcie do tych 10 tysięcy subskrypcji, to już mówiłam. No i to tyle. Życzę Wam wspaniałego sierpnia, dużo miłości, cierpliwości, wytrwałości, cieszenia się sobą, tak? No i rozwiązania być może tego konfliktu, jeżeli faktycznie no, kością niezgody są te częste wyjazdy, podróże, faktycznie to koło fortuny, że raz jest tak, raz jest tak. No jak przyjedzie, to jest dobrze, fajnie, jak znowu jest rozłąka, no to jest źle, tak? I to cały czas się tak mieli, kręci. Więc być może trzeba tutaj powyjaśniać, bo jest ten as mieczy, który mówi, wyjaśnij sytuację, powiedz prawdę, co Cię boli, tak? Odkryj to, powyjaśnij. Porozmawiaj. No dobrze, wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejne filmiki, a teraz będzie czytanie dla samotnych Raczków, więc zapraszam Was, kochani, do usłyszenia. Dzień dobry, kochani, witam wszystkie samotne Raki na czytaniu miłosnym na sierpień bieżącego roku. Karty mamy potasowane, przechodzimy do czytania. Najpierw zobaczymy, co takiego w przeszłości się wydarzyło, że jesteście w stanie wolnym. Już patrzymy. No właśnie, wisielec. Wisielec, czyli sobie stoję, czekam i nic z tym nie robię. Dojrzewam być może do tej decyzji. Odkładam coś w terminie. Czekam, czekam. Obecna sytuacja. No właśnie, paź mieczy, czyli obserwuję, rozglądam się, zbieram informacje, przeglądam portale randkowe, zastanawiam się jeszcze, tak? Ok. Najbliższa przyszłość do 3 miesięcy. Karta księżyca. Wasze nastawienie do całej tej sytuacji. Rycerz buław. Co karty radzą? Królowa denarów. Czy są jakieś przeszkody w realizacji Waszych planów? 6 buław.
i koniec miesiąca. Z mieczy. No jakąś prawdę możecie usłyszeć. Te czytania 7 denarów, czyli cierpliwie sobie czekacie, to może być też zwłoka w osiągnięciu celu. Coś się poprzesuwa w terminie. No nie chcę sumować. No i o, teraz dobrze. Od razu podopowiadamy sobie karty. Wisielec. Karta gwiazd. No, czekacie na gwiazdkę z nieba, tak? Na to swoje przeznaczenie, że tak mogę powiedzieć. Kogoś przypisanego wam przez gwiazdy, przez los. Osobę, dla której stracicie głowę, być może. Która jest no, taką gwiazdkę z nieba, no powtarzam się. Paś, miecz. No rozglądacie się, podróżujecie, szukacie, tak? Zmieniacie też kierunek swojego postępowania, czyli już chcecie jakichś zmian, już chcecie wyjść z tej takiej rutyny, z tego takiego zawieszenia, że wiem, na zasadzie wiem, że powinienem coś zrobić, ale nic z tym nie robię. Więc tutaj zaczniecie działać jakoś, tak? Karta księżyca. No karta tęsknoty, ale też karta takiego łudzenia się troszeczkę, życia w iluzji, takiego okłamywania samego siebie być może. No i mamy tutaj trzy buławy. Karta intuicji. Być może intuicja dobrze wam podpowiada, że czas wyruszyć w nową drogę, czas tutaj rozpocząć coś nowego, jakiś nowy rozdział w waszym życiu, poszukać, być może jakaś podróż, być może no jakieś nowe tutaj perspektywy, tak? Coś zaczynacie działać, na coś już się zdecydowaliście, już powiedzieliście A, teraz trzeba powiedzieć B i kontynuować to. To jest taka dobra nadzieja na przyszłość, więc tutaj no być może jakieś zodiakalne rybki tutaj nam się pojawią, tak? No, bo księżyc to rybki. Dobrze, teraz mamy tak, rycerz buław, czyli no, chcielibyście naprawdę albo gdzieś wyjechać i tam być może poszukać kogoś, albo no, marzy wam się jakiś romans życia. Zaraz zobaczymy. No, karta siły, tak, czyli chcielibyście tutaj, no, to jest też karta karmy. No macie tutaj wewnętrzną taką determinację, żeby po prostu no, spróbować, tak? Zacząć działać. Karta siły, karta zodiakalnego lwa, karta takiej silnej woli, karta odwagi też, tak? Karta sukcesu. Królowa denarów, karta idealnej kandydatki na żonę, na męża. Konkret przede wszystkim. Ktoś praktyczny, kobieta z trygonu ziemi, byk, panna bądź koziorożec. No i karta sprawiedliwości, czyli to jakaś tutaj równowaga w życiu, że tak powiem, może zaistnieć. Karty też radzą, żebyście się rozejrzeli gdzieś w pracy za jakąś fajną osobą, ewentualnie w jakichś urzędach, instytucjach. Bo może to naprawdę tutaj zaowocować pozytywnym relacjom. Z jakąś wagą być może. Sześć buław. Kościele grają. Okno mam otwarte, jest taka duchota. Nie wiem jak u was, ale u mnie jeszcze gorąco. Sześć buław. No i mamy króla denarów. Tak,
Czyli, no, 6 buław to jest taki chwilowy romans, chwilowy podwój w pracy, ale to może tutaj też oznaczać, że być może 6 buław to jest karta zwycięstwa, wodza, karta podboju. I przy królu denarów może to oznaczać wysokie stanowisko, awans. No, być może tutaj skupianie się zbytnio na karierze, wspinaniu się po szczeblach tej kariery tutaj Wam przeszkadza, tak? Może to być też osoba, która tutaj spod znaku koziorożca, byka bądź panny, no w pracy Wam tutaj przeszkadza, tak? Albo po prostu karty mówią, żebyście się w chwilowe romanse w pracy gdzieś nie wdawali, tak? W jakieś takie znajomości, które tylko na chwilę gdzieś tam zaistnieją w waszym życiu, a później się szybko kończą. As mieczy. As mieczy, odkryj w sobie prawdę. Czego ty tak naprawdę chcesz? Albo odetnij się od jakichś uraz, od jakichś konfliktów, od jakichś trudnych dla was sytuacji. Musicie się odciąć od chowane jakieś urazy z przeszłości. Tak tutaj to widzę. Ewentualnie usłyszycie jakąś bolesną prawdę na koniec sierpnia. Ktoś Wam coś powie. No, być może tak jak mówię, jeżeli romansujecie w pracy, podrywacie tam kobitki czy mężczyzn i uwodzicie i próbujecie tylko takiego chwilowego jakiegoś, no, wybryku, to ktoś Wam może powiedzieć niemiłą prawdę, tak? Znaczy powie Wam prawdę, ale Was to zaboli, no, że przyjrzycie na oczy, tak? Że no faktycznie źle robicie. Więc tutaj się zastanówcie nad tym. Też nie za wszelką cenę szukamy, tak? No ale tutaj jakaś nadzieja jest. Więc jeszcze będzie oczekiwanie, jeszcze będzie przekładanie tego w czasie. Więc na razie nikt stały tutaj się nie pojawi. A mówię, nie romansujcie na siłę w pracy, bo ktoś może Was później ocenić, tak? No mamy tu też kartę sprawiedliwości, kartę obiektywnego spojrzenia na sprawę, kartę oceny Twojego zachowania. I ktoś może tutaj, no, może to zaboleć, może to zaboleć. Ktoś Wam coś powie, że nieładnie być może się zachowujecie. Ale oczywiście to nie dla wszystkich. Jaka jest karta rada na miesiąc sierpień? Paź mieczy. Zanim zrobisz, zastanów się, przemyśl, zanim coś powiesz, tak samo, ale to jest też karta obserwacji, zbierania informacji, więc najpierw, żebyśmy kogoś poznali, dowiedzieli się o nim jak najwięcej, dopiero ewentualnie jakieś może relacje. Z bezpiecznej odległości na razie obserwować, być może szukać sobie gdzieś na jakichś portalach. I nie postępować niedojrzale, tak po prostu jak no, takie pyskate dziecko, także. Coś powie, a później tego żałuje, tak? Bo używa słów, których wcześniej nie przemyślał. I aniołek. Chemia. No nie mogę, przed chwilą wyszło to w tych w związkach. Istnieje tu silne magnetyczne przyciąganie. Więc może być to taka historia, że Was kusi do jakichś takich właśnie chwilowych może romansików, tak? Też tak może być. Albo po prostu szukacie tej swojej gwiazdki z nieba. I no, staracie się tutaj za wszelką cenę, ale pamiętajcie, żeby to nie było kosztem chwilowego takiego podboju, tak? Raczej tutaj, no może tutaj chodzić też właśnie o pracę, że praca jest przeszkodą tutaj w takim otwarciu się na poszukiwania, tak? No dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego sierpnia. Uważajcie na siebie, nie dajcie się, żeby ktoś Wam tam na koniec miesiąca coś niefajnego. Jeszcze może dołożymy tą kartę, tą trójką mieczy, o co chodzi. No, chodzi o królową kielichów, czyli chodzi o rybkę, raka bądź skorpiona. Czyli chodzi o Was, tak? Moi kochani. No, królowa kielichów to jest Wasza karta, więc ktoś Was może zranić. Uważajcie na koniec miesiąca.
bo powie Wam jakąś prawdę bolesną. No, coś tutaj się zadzieje. Dobrze, kochani, wspaniałego miesiąca, dużo miłości, radości, przemyślanych decyzji, być może mądre decyzje tutaj trzeba podejmować, może trzeba się zastanowić, przemyśleć, żeby nikt Was nie zranił, tak? Dlatego karty mówią myśl, zanim coś powiesz, zanim coś zrobisz. No i cóż, pamiętajcie, czytanie ogólne nie z każdym zarezonuje, dlatego słuchajcie sobie filmiki ascendentalne, księżycowe bądź Wenus. Już powtarzam tak mantrę, ale są nowe osoby na kanale, które być może nie wiedzą, dlatego będę powtarzać. Trzymajcie się, kochani, wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejne czytania i do usłyszenia.